Prawo i Sprawiedliwość przegrała w sądzie proces w trybie wyborczym z Platformą Obywatelską. Poszło o opublikowane kilka dni temu spot partii rządzącej, w którym przekonywano wyborców o 15% bezrobociu za rządów Donalda Tuska. Wyrokiem sądu PiS otrzymała zakaz publikacji i dalszego rozpowszechniania spotu. Dziś w całej Polsce lokalni przedstawiciele PiS zorganizowali konferencje poruszające temat bezrobocia w konkretnych miastach. W Bytomiu była Fatima Orlińska. Pamiętam, jak rządził Tusk. Pamiętam. Straciłem pracę, bo bezrobocie było 15%. I choć na szczeblu centralnym politycznego sporu sprawa mogłaby wydawać się rozwiązana, to lokalnie politycy związani z Prawem i Sprawiedliwością wyruszyli w miasta z akcją Tusk znaczy bezrobocie. Przedstawiciele partii rządzącej podczas konferencji prasowych organizowanych w kilkudziesięciu miastach przytaczali dane dotyczące bezrobocia. W lutym 2014 roku bezrobocie w Bytomiu wynosiło prawie 22%, 21,8%. Kilkanaście tysięcy osób pozostawało bez prac. Ludzie nie mieli za co żyć. Bardzo wielu Bytomian wyjeżdżało w Polskę, za granicę, żeby móc zdobyć pieniądze na chleb. To są dane nie tylko GUS-u, ale również Najwyższej Izby Kontroli, która robiła tutaj w Bytomiu badania i powiedziała, że rząd i samorząd ówczesny niewiele robią, aby tą sytuację zmienić. Jak mówią posłowie Prawa i Sprawiedliwości, obecnie bezrobocie w Bytomiu utrzymuje się na poziomie 8%, co według nich jest zasługą obecnego rządu. To dzięki Prawu i Sprawiedliwości miały powstać nowe miejsca pracy, a do Bytomia miało trafić ponad miliard złotych rządowego wsparcia. Przychodziły różnego rodzaju fundusze, otwierały się nowe miejsca pracy, ale też trzeba wspomnieć o tym, że w okresie pandemii bardzo duża pomoc była dla utrzymania tych przedsiębiorstw, które były. Miasto w tej chwili jest na etapie rozwoju, jest to jeszcze zbyt mało, jest to jeszcze cały czas perspektywicznie do przodu. Liczymy na to, że to bezrobocie jeszcze się zmniejszy. Posłowie Platformy Obywatelskiej są zdania, że obóz rządzący próbuje w ten sposób manipulować opinią publiczną, obierając formę negatywnego przekazu w toczącej się kampanii. Opozycja uważa również, że wyrok sądu podważający wiarygodność danych rządowego spotu okazał się pretekstem do zastraszania wyborców. Są w stanie posunąć się absolutnie do wszystkiego i to jest dla mnie przerażające. Być może przez to, że jestem przedstawicielem tej młodszej generacji, ale myślę, że to bez względu na wiek brzydzę się negatywną kampanią, brzydzę się takim ruchom, jak w tej chwili wykonuje Prawo i Sprawiedliwość i apeluję do tego, aby prowadzili kampanię, która będzie oparta na wizji, która będzie oparta na merytorycznej debacie i dyskusji, a nie na nienawiści. Przypomnijmy, w spornym spocie mówiono o 15% bezrobociu za rządów Platformy Obywatelskiej i o tym, że Donald Tusk nie zasługuje na kolejną szansę. Warszawski sąd wykazał, że bezrobocie w tym okresie przekraczało 14%, ale wyłącznie przez 3 miesiące. Był to pierwszy proces w trybie wyborczym.